Czołem! Dzisiaj będę budował idealny korbowy mechanizm gravelowy i pokażę Wam, jak to zrobić. Do tego celu będziemy potrzebowali benzyny ekstrakcyjnej, ściereczki, baterii 20-32, jednej sztuki, były pakowane po dwie, gumy w sprayu Plastidip, bardzo polecam Plastidip. Generalnie guma w sprayu zabezpiecza powierzchnię, którą spryskacie tym cudem, ale bardzo polecam akurat ten produkt Plastidip. Miałem wcześniej gumę w sprayu, która wyglądała tak, i Plastidip kryje niesamowicie, bardzo, bardzo skutecznie kryje powierzchnię, natomiast to jest fatalne, to jest jakby rozrzedzone, trzeba nakładać kilka warstw, nie sprawdza się dobrze. Plastidip, oryginalny produkt, bardzo polecam, niesponsorowany, kupiłem sobie, czarny mat, jest wiele kolorów, jest wiele opcji, jeżeli chodzi o nakładanie gumy w sprayu, naprawdę to się bardzo, bardzo rozwinęło. Polecam sprawdzić. Dalej, będziemy potrzebowali miernik mocy. Ja mam miernik mocy w ramieniu korby Shimano 105 o długości 172,5 Stage z pierwszej generacji, który miał tą wadę, że zdarzało mu się być nieszczelnym pod tym kapem. Wilgoć dostawała się do środka i elektronikę trochę uziemiało to. Dlatego będę używał gumy w sprayu na tym ramieniu, na całym ramieniu, więc całe ramię będzie w czarnym macie, ale nie tylko to ramię, cały mechanizm korbowy będzie w czarnym macie. Będziemy potrzebowali porządnych blatów gravelowych, a porządne blaty gravelowe możecie dostać w Absolute Black. Najlepsze blaty, zaraz Wam pokażę jakie, bardzo fajne. I na koniec będziemy potrzebowali dobrej korby. Korby Shimano, to jest Shimano 105 R7000, która wygląda tak, wygląda ładnie, bardzo mi się podoba ten kształt nowych ramion. Tu jest drugie ramię, które zostanie w pudełku, jest do wyrzucenia, bo nie ma pomiaru mocy w sobie, więc zostaje to ramię. Usuwamy blaty, zakładamy te blaty, całość lecimy, nie, wróć, usuwamy blaty, całość lecimy Plastidipem, zakładamy blaty i mechanizm gotowy, więc lecimy. Okej, więc te blaty lecą na półkę. Lecą do pudełka, nie będą mi na razie potrzebne. To są blaty kompaktowe 50-34. Są one za duże, jeżeli chodzi o mój gravel. Tak jak mówię, gravel to jest stan umysłu. Każdy powinien składać rower gravelowy tak, żeby dawał mu jak najwięcej frajdy, przyjemności i dawał mu to, czego oczekuje od gravelowej jazdy. Ja oczekuję, że jeżeli będę na podjeździe, jeżeli znajdę się na podjeździe o nachyleniu 9-10%, to będę w stanie z jakimiś sakwami bikepackingowymi jechać pod tą górę na powiedzmy 2,8 W na kilogram, tak żeby nie zejść, żeby sobie spokojnie jechać. Więc jeżeli nie możemy jechać z mocą 2,8 W na kilogram pod górkę o nachyleniu 9-10% z jakimś małym ładunkiem, to znaczy, że mamy za sztywne przełożenie. Po prostu. Więc te blaciki są trochę za duże. Sprintery nie zrozumieją tego. Ale cóż, mam tutaj znacznie lepsze blaciki od Absolute Black. To są subkompaktowe blaciki owalne. Ten blacik to jest 46, blacik 46, piękny blacik 46 od Absolute Black. On jest w takim grafitowym kolorze, będzie się trochę się będzie odcinał z czarnym matem. Drugi blacik, mniejszy, też owalny, też od Absolute Black,
To jest blacik 30. 30 zębów z przodu i na dużym blacie 46. 46 na 30 to powinno mi dać to, czego oczekuję od mojego gravela w takich sytuacjach, jak mówię, jak jakieś duże podjazdy i tak dalej. Aha, natomiast jeżeli chodzi o tą nową korbę Shimano R7000, pasuje bez problemu z tymi starszymi ramionami, więc mogę sobie założyć mój stary, dobry, poczciwy miernik Stages pierwszej generacji i będzie pasował, o ile tylko długość będzie się zgadzała. 172,5, 172,5 i jedziemy. Więc pakuję teraz nową baterię do miernika. Przed włożeniem nowej baterii warto sprawdzić, czy te blaszki są w porządku, czy nie są jakoś spłaszczone albo nie zaśniedziały w jakiś dziwny sposób. Tutaj wygląda ok. To może delikatnie, delikatnie podniosę. Dobra, nowa bateria jest w środku, więc zabieramy się za zabezpieczanie całego mechanizmu. Jeżeli używamy gumy w sprayu, to nawet jeżeli zapryskamy jakiś element, którego nie chcemy zapryskać, możemy później łatwo to zdjąć, ale ja mimo wszystko postaram się zabezpieczyć jakoś te elementy, których nie chcę malować, zwłaszcza tutaj, bo zdzieranie później może być średnio przyjemnym procesem. Podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o zabezpieczanie gumą PlastiDip, to odtłuszczenie powierzchni, które chcemy zabezpieczyć, zapryskać. I robimy to przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej. Jeszcze przed zabezpieczeniem waga lewego ramienia, waga miernika Stages 196 gramów przed nałożeniem tej warstwy zabezpieczającej. Pierwszej warstwie. Ok, chwilę to musi wyschnąć. Później od wewnętrznej strony, później druga warstwa i zobaczymy końcowy efekt. Ok, pomalowane. To co najważniejsze, tak jak mówiłem, jest zabezpieczone, czyli miernik mocy jest szczelny, jest uszczelniony, zabezpieczony przed wilgocią. Nawaliłem tutaj naprawdę grubą warstwę. Wygląda dość gładko. Ta guma fajnie wnika w te przestrzenie i wypełnia je. Z tej strony miernik wygląda tak. Logo jest tak uwypuklone. Fajnie to wygląda moim zdaniem. Kolor to jest czarny mat i ma taką fajną strukturę. Nie wiem, czy ją widać, ale wygląda naprawdę fajnie. Myślę, że będzie idealnie pasowało do gravela. Też mamy lekkie uwypuklenie, tutaj na napisie 105, wygląda całkiem fajnie. I cóż, i na pewno zabezpieczy to całe ramię przed jakimiś otarciami, tak jak miałem to w AnyRoadzie. Będzie trochę trudniej porysować to ramię na pewno. A teraz biorę się za zakładanie blatów. Aha, tutaj mi się trochę prysnęło, pokażę wam, jak to łatwo zdjąć. Po prostu wystarczy zetrzeć palcem i schodzi bez problemu. Ok, czas na blaty. I blaciki Absolute Black. W tym przypadku, w przypadku blatów subkompaktowych, gwinty do śrubek są już tutaj w małej zębatce i nie mamy tych końcówek, które w korbie Ultegry, do której zakładałem wcześniejsze blaty, były takie zakończenia. Tutaj tego nie ma,
będzie wyglądało moim zdaniem ciekawie, bardziej surowo. Okej, okay, nie wiem jak to się zakłada. Sweet. Sweet. I voilà, korba gotowa. Wygląda moim zdaniem naprawdę fajnie. Pięknie się prezentuje. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka, wykończenie, matowe wykończenie tej powłoki gumowej. I cóż, jeżeli chodzi o miernik, to jak wspominałem, jest on porządnie zabezpieczony. Jeżeli wyczerpie się bateria, trzeba będzie to zedrzeć w tym miejscu. Tutaj, gdzie jest bateria, będzie trzeba zedrzeć tą powłokę, zdjąć pokrywkę, włożyć nową baterię i zapryskać. Jeżeli zdarzy mi się wymienić baterię na trasie z jakiegoś powodu, zawsze można użyć taśmy izolacyjnej, tak żeby zabezpieczyć pokrywkę baterii. Co robiłem też kilka razy, wygląda to mniej estetycznie, ale w awaryjnej sytuacji na trasie można spokojnie zastosować takie rozwiązanie. I cóż, dajcie znać, co myślicie o powłoce Plastideep. Moim zdaniem te korby będą fajnie wyglądały. Prezentują się naprawdę ciekawie. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej. A, byłbym zapomniał. Waga. Sto dziewięćdziesiąt sześć, osiemdziesiąt, 197 gramów.